Hej, z tej strony Kuba. A wy widzicie przed swoimi oczami różową panterę. W grze Hokus Pokus różowa pantera. Chyba ostatnio zrobiliśmy tutaj już wszystko. Dlatego postanowię udać się do innej lokacji. Chociaż czekajcie, jesteśmy teraz w Afryce. To przejdziemy się na chwilę do domku. Teraz dowiecie się dlaczego. Potrzebujemy pewnej istotnej rzeczy stamtąd. Która prawdopodobnie pojawiła się przez to, że zaczęliśmy jakby odkrywać inne rzeczy. Przybyłam ze składnikami! Nie. To nara. Okej, zejdźmy tu na dół. A, jak ktoś nie znał gry, jak ja w tamtym czasie, to naprawdę musiał się sporo nachodzić, żeby wyodkrywać pewne rzeczy. Myślę, że tutaj coś powinno się pojawić. Mam nadzieję, że się pojawiło. Moi drodzy, ostatnio tak sobie prywatnie dość dużo pykam w Hotline Miami i w Don't Starve. O, właśnie. I myślę, że to będzie jakaś następna seria po Różowej Panterze. Ale teraz... Czy oni mają coś innego do powiedzenia? Prowadzę bezsensowne rozmowy. Jem odrażającego ptaka. Kiedy wreszcie ujrzę słynne zęby? Jestem wegetarianką. Zadowolę się wodą. Jak uważasz, ale to jest woda wołowa, moja droga. What the fuck? To był tylko żarcik. Klaudio, powiedz jej. To taki żarcik bardzo bogatych ludzi, pani Izumi. Wyrobi się pan. Lol. Niech was nie dotknie słów mojej głębia, lecz za skarby żadne ja nie zjem gołębia. Oh shit. Po prostu zostałem katarsis. Dostałem. Te gołąbki są boskie! The fuck? Ktokolwiek powiedział, że gołąb jest bezwartościowym ptakiem, nigdy nie spożywał go w tym sosie. Panna Frankenstein nic nie powie. Nie chcę, dziękuję, nie lubię! What the fuck? What the fuck just happened here? Cóż za wyrafinowane potrawy. Musiały kosztować majątek. Ona jest chyba tą nową w świecie snobów i nie wie, że to, co tutaj jest zaprezentowane, to syf. Filip, nie dostaniesz gołąbka, dopóki nie dokończysz wątróbki. Tak, tylko ty pozostałeś przy przystawkach. Pospiesz się trochę. Delektuję się. Prędzej wydrinkuję rosyjski royal, niż zjem wątrobę jakiegoś biednego zwierzęcia. To barbarzyństwo! Shit! Możemy to otworzyć? Nie, ale mamy tutaj jeszcze ciastka. Sama upiekłam te ciastka z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Teraz mogą być już one trochę twarde, ale nic to! Jeśli ktoś złamałby sobie ząb, znam doskonałego dentystę! What the fuck? Jedno ciasteczko dziennie i serduszko jak dzwon murowany. Wiele osób pewnie chciałoby to usłyszeć, ale nie! Tak nie będzie! Macie uprawiać sport. Ludzie? Przejdźmy zatem do pomieszczenia, które powinno być teraz puściutkie. Okej, mamy tu coś ciekawego. Faja. Wow, jak piec hutniczy. Te. Z dun z ciebie nie będzie. Dobra, no to jednym słowem musimy się przenieść. Do Indonezji? Kurczę, nie sprawdziłem tych lokacji, jakie są naprawdę.
sensie, co twórcy mieli na myśli, tworząc grę. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Pau! Okej. Okay. Hello! Nie ty, czarna dziuro. On niewzruszony. Oleje nas. Dosłownie. No cóż, pewnie to usłyszycie już, ale Hotline Miami ma tak super soundtrack, że muszę wam tą gierkę pokazać i pewnie będę miał prawa autorskie na każdym materiale, ale nie obchodzi mnie to, ponieważ chcę, żebyście to zobaczyli w moim wykonaniu. Pokażę im dziób tukana. Pomyślą, że to tatuś i wreszcie wylecą z tej dziupli. Nie! Zdumiewające! Niesamowite! Uwiecznimy to wydarzenie tatuażem. Mam korzenie, które dadzą kolor. Potrzeba jedynie czegoś ostrego do wykonania malunku. Okej. Okay. A ciebie damy radę wziąć? Na wysoko. Nie dosięgnę. Może zwabimy go czymś? Tutaj, tukanie, no chodź tutaj, maleńki, podejdź. Nie zrobię ci krzywdy. Jo. Skakuj, mały. Mam dla ciebie zadanie. Idź do kieszeni. Okej, okay, musimy się wrócić teraz. Bo chyba tutaj nic już... Nie uwiecznimy tego wydarzenia tatuażem. Dobra, wracamy. Tam. Dobra, ruszymy dalej, jeśli tylko znajdziemy coś ostrego. I właśnie teraz pójdę sobie po coś ostrego. Zaraz zobaczycie. Zawsze możesz wrócić na łódź. Dobrze, mój gemku. Pięknie jest. A ci tu wpieprzają dalej. Siema. Dobra, wejdźmy do wody. Chcę wejść do wody. Po co chcę wejść do... Aha, mam jeszcze tą wyspę smoków. Jesus Christ. Chcę dać murenie. To. To nam się przyda. Czy ten wąż czasem nie mam być do naszej... Co tam masz? Pieczone smakołyki. Brzmi apetycznie. O, dokładnie. Mamy ząb. Auć! Złamałem ząb. Przykro mi, rybeńko. Czy ty wiesz, ile kosztuje dobry dentysta? Wiem. Dobra. Ty wiesz. Przykro mi, rybeńko. Jolo, idziemy na górę. Byliśmy okropni, po prostu pozbawiliśmy jej zęba, a teraz wygląda jakby... No jak pewnie każdy człowiek, który złamałby sobie ząb. Udajemy się zatem... Tam. Nie, tam. Tak? Czy tu? Do dżungli! Dokładnie, do dżungli. Nią. Damy teraz naszej pani tutaj coś ostrego. I zobaczymy, na czym będzie polegał dokładnie ten tatuaż. No. Różowy. Gdzie masz tą strzałkę swoją? Wreszcie. Wreszcie! Coś pozytywnego. No, cześć. Siema, siema. Proszę. Nie macie przy sobie nic ostrego? Z kitu. Ząb Mureny. Doskonale. Przyjmij to jako dowód naszej wdzięczności. Dzięki. Musimy kontynuować naszą wędrówkę. Okej, okay, a wy co tutaj zostaliście? Po co ty tu zostałeś? Lepiej się pośpiesz, reszta już się zbiera. Nie mogę iść.
Jestem za słaba. Od 2 dni nie miałam nic w ustach. Mamy jej dać coś do żartu? Co to jest w ogóle? A, to chyba będziemy musieli użyć w tym samolocie. Cześć, czy jesteś? Dobra, my już ciebie słyszeliśmy. Tu jest jeszcze jedna wyspa, ale chyba tam już nic nie zdziałamy na razie. Dlatego udam się do tego. Do Afryki, żeby mieć trochę dzisiaj dłuższy odcinek. Co odbije się troszeczkę na moim PC-cie, ponieważ renderowanie tego jest, jak już sami wiecie, dość długą sprawą. Czego dowodem mogą być te przerwy. Cholercia, mogliśmy się wrócić wcześniej do tego, bo teraz jesteśmy w tej lokacji. Tu chyba nic nie mam do roboty. A chyba, że trzeba sznurek jakiś. Fuck. Idźmy do balonu. Chyba, że możemy to jeszcze raz ściągnąć? Jeśli tak, to możemy tamtej osobie dać coś do jedzenia. Chyba, że z nich coś wypadnie. Hello! Świetna robota, przyjacielu! Przyjmij to w podzięce! Co to jest? Na zdrowie! Kurczę, niekiedy naprawdę żałuję, że jestem postacią rysunkową. No cóż, może szampan przyda się na przyjęciu. Kurczę, na jakim przyjęciu? Shit. Mam szampan, co mam teraz z tym szampanem zrobić? Na przyjęciu? Nie tu. Czekaj, Indonezja, Izrael, Syberia. Byliśmy na Syberii. Izrael, Indonezja, Kenia, Grecja. Holy shit, Syberia. Wow, ile to jest informacji. Jakby ktoś miał ochotę, to kiedyś poczytam. A teraz udajemy się na... Czekaj, aha, na przyjęciu tych. Bo temu się urodził dzieciak. Pamiętacie? Chyba Kenijczykowi. Hello. Nie dam radę to jeszcze raz zrzucić? Przecież nie otworzę supermarketu. No to nie, no to trudno. Chodźmy do wioski. Ale tamta kobieta była bardzo głodna, więc... Nie wiem, czy musimy jej coś podarować. Pyk. Szampol. Dzięki, ale my Masajowie świętujemy trochę inaczej. Shit. A nie chcesz ty, koleś? Nie, nie, nie. Możemy tylko jemu coś dać. Z tym, że nie mamy tutaj nic za bardzo, więc musimy się wrócić. W takim razie. Więc się wróćmy. Chociaż tu jest jeszcze jedna wyspa. Dobra, zobaczmy co tam u naszych milusińskich na przyjęciu. Tylko że dziwi mnie to, że musieliśmy tam pójść po to, żeby wziąć ciastko. Chyba, że nie zauważyłem wcześniej tych ciastek, jestem idiotą. A teraz jest przyjęcie. Shit. Nie wiem, no zobaczmy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Pią! Alright. Zemboli Królestwo. A witam. Czy chce ktoś szampana? Nie, dziękuję za szampana. Nie piję, dziękuję. Nie, może później. Och, naprawdę, nie powinnam. Jestem już wystarczająco napompowana. On... Wystarczy. Ja jej bym tam. Wystarczy. Nie chcę, dziękuję, nie lubię. Co? Może wypróbujesz go na tamtym lwie salonowym? O, tam. Hej, Filip.
Dostaniesz butelkę importowanych bąbelków w zamian za wątróbkę. Wątroba? Chcesz moją wątrobę? Nie twoją wątrobę, tylko tę drugą. Zapasową. Dobra, umowa stoi. No, epicko. Fiu, tyle roboty. Tyle roboty przed nami. Ale nie mogę być gorszy od zacnej laski, która wrzuca materiały dłuższe niż ja ostatnio. Zastanawiam się teraz, czy dać tą wątróbkę kolesiowi na przyjęcie. Czy tej lasce też głodna? Dobra. Raz kozie śmierć. Tu jest bliżej. Chyba. Człowiek się uczy na błędach, jak to mówią, więc... Więc spróbujemy dać to na razie tutaj. O. Nie ty. Wątruba. Jo. Chcesz czy nie chcesz? Czy to wątróbka? Dokładnie. Dziękuję ci bardzo. Mogę teraz świętować narodziny dziecka. Wkrótce ruszymy na lepsze ziemie. Kochanie, różowa pantera ofiarował nam wielką wątróbkę. Fajowo, nie? Dziękuję ci raz jeszcze. Uczyniłeś dobrą rzecz. Czemu zatem jesteś smutny? Pewna bardzo mała dziewczynka zachorowała. Nie może się obudzić. Cóż za okrutna tragedia! Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Pozwól, że zasugeruję ci pewną pieśń. To Olapa Oibor Inkera. Co to znaczy? Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Kumam. Może gdybyś skierował te słowa do Czerwonego Boga, zlitowałby się nad tobą i tym dzieckiem. Widzisz, istnieje dwóch bogów. Czerwony Bóg i Czarny Bóg. Czarny jest dobry, czerwony zaś zły. Czarny istnieje tuż przy nas, czerwony zaś nad nami. Zaraz. Twoja głowa jest czerwona. Proszę, naucz mnie swojej błagalnej modlitwy. To nie jest tak do końca błagalna modlitwa. To raczej stara pieśń. Wierz mi, ja już to tak zaaranżuję, że wyjdzie błagalny tekst pierwsza klasa. No więc jak to szło? Olapa Oibor Inkera. Olapa Oibor Inkera. Olapa Oibor Inkera. Dzięki. Pomogłeś mi bardziej niż myślisz. Czyli mamy to. Mamy węża, ale co możemy z tym jeszcze zrobić? Cholercia, no bo tu już mam wszystko, no nie? Bez przesady. Witaj w naszej wiosce. Dobra, no wiem wszystko. Chcesz to? O, babka? Babka to chce? Nie pamiętam. Nie mogę tego zmarnować, to składnik czaru. Aha, dobra. Ty też jesteś składnikiem czaru? Shit. Ach. No, różowy chce się przenieść, żeby zobaczyć, co jest składnikiem, a co nie, co muszę jeszcze zdobyć, a co jest już do zużycia. No jak sami widzicie, no nie pamiętam też zbytnio tych wszystkich rzeczy, one nie są tutaj w tej wersji, tej pierwszej części tego oczywiste. Także chodzenia będziemy mieli sporo. A raczej przemieszczanie się między tymi lokacjami. Okej. Na górę. Zadziwiające jest to, że taki zły wiaderny pomaga nam co jakiś czas. Przyspieszyłem go troszkę. Minimalnie. Okej. Rzućmy to. Mam błagalną mowę czerwonej głowy. Dosłownie. W porządku. Potrzebujemy jeszcze nośnika ludzkiej duszy. Co by to nie miało znaczyć? Okej, no to mamy nośnik ludzkiej duszy. Ej, nie ty. Ty, jesteś nocnikiem. Nocnikiem jesteś.
Nocnik ludzkiej duszy. Pióro nośnika dusz. Oka może być. Epic. Świetna robota. Co ja bym bez ciebie zrobił? A ty masz cały czas tańczyć. No i co jeszcze tutaj mamy dołożyć? Możemy... Czemu nie zadziałało? Nie powinieneś rzucić jakiegoś zaklęcia czy coś w tym stylu? Abrakadabra, hokus pokus, maramokus. Ciężko mi to wyjaśnić, ale na samym początku czułem jakąś wielką moc, która cały czas mi pomagała, ale teraz ona gdzieś wyparowała. Biaderny. Samemu nic nie zdziałam. Nic nie wyczaruję. Musisz próbować dalej, Natanie. Nie możesz się poddawać. Nie umiem. Nie potrafię. Nie patrz, dzieciaku. Dobra, płaczku. To chyba nie jest jeszcze gotowe, mój drogi. Zdaje się, że będę potrzebował jeszcze kilku warzyw, aby zaklęcie zadziałało. Warzyw? What the fuck? Dobra, chłopaczku. Mam jeszcze to, ale to chyba nam nie pomoże. Warzyw? Dziękuję, że oglądasz.